Szymczak, Kępka, trycholog, psycholog jest z nami. Dzień dobry. A porozmawiamy o tym, dlaczego wypadają nam włosy. I powiedzieć od tego, czy istnieje takie zjawisko jak sezonowe wypadanie włosów właśnie jesienią. I na ten temat badań wiele nie było przeprowadzonych, ale te, które były, faktycznie pokazują, że w okresie letnim więcej przychodzi nam włosów w fazę telogenu, czyli w fazę wypadania. I podczas jesieni, czyli z fizjologicznego punktu widzenia, możemy zauważyć, że tych włosów więcej wypada. Ale pomijając nawet ten schemat, często pojawiają się też inne czynniki, które są związane w ogóle z tym okresem. Czyli to, że przechodzimy przez większą ilość infekcji. Czyli też to, że okazuje się, że większy poziom męskich hormonów może być u kobiet produkowany. I też osoby, które są predysponowane do utraty androgenowej, która też spotyka kobiety, no może ten problem bardziej nam się uwydatniać właśnie w okresie jesiennym. I też czynniki środowiskowe. Czyli właśnie to, że jesteśmy po lecie i też osoby, które mają rozjaśnione włosy, które widzą właśnie zmianę po strukturze swoich włosów, a niekoniecznie po ilości wypadających włosów. Po prostu stają się... Podzielimy sobie te kroki na dwie grupy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no są osoby, które mogą zauważyć wzmożoną ilość wypadających włosów, kiedy widzimy, że włosy wypadają z cebulką, czyli to jest taka biała końcóweczka na końcu, która się pojawia. Ale są też osoby, które widzą, że włosy się bardziej kruszą i łamią. Czyli te końcówki stają się takie słabe. Tak, i szczególnie osoby, które mają włosy rozjaśnione i też będą widzieć, że te włosy bardziej się puszą. I teraz zaczynając od osób, które właśnie, u których te czynniki środowiskowe wpłynęły na zmianę struktury, to one bardziej nie będą potrzebowały wsparcia włosów, jeśli chodzi o wzrost, tylko o rekonstrukcję łodygi, bo to jest część martwa włosów. I ta rekonstrukcja łodygi tak naprawdę powinna się opierać, ja to nazywam makijaż na włosy, czyli maski, różnego rodzaju odżywki, które będą się wbudowywały właśnie w strukturę martwą. I tutaj wtedy działamy po długości włosa i też często słyszę, o tutaj mam zniszczone końcówki, mam zniszczone włosy, no to będę się suplementować. I to jest podstawowy błąd, ponieważ suplementy później na jakość naszej krwi, a włosy się żywią właśnie z krwi. Przez naczynia krwionośne krew trafia właśnie do brodawki włosowej. Czyli nowo rosnące włosy będą mogły być w lepszej kondycji, ale nie te... się nie zmienią. Dokładnie. I to jest pierwsza rzecz, którą bym chciała, żeby właśnie osoby, które uskarżają się na takie sezonowe wypadanie włosów, zwróciły uwagę. No i przejdziemy sobie już do grupy tych osób, które faktycznie mają wzmożone wypadanie włosów z cebulkami. Czyli widzimy, że tych włosów w momencie, kiedy je czeszemy, myjemy, po prostu jest więcej. I to powinno zwrócić naszą uwagę, wtedy powinniśmy faktycznie pomyśleć o tym, co od wewnątrz może się dziać. I ja zawsze mówię, analizujmy, trochę tak psychologicznie podejdźmy do naszych włosów. Czy w ostatnim czasie przechodziliśmy jakieś infekcje? Bo na przykład była infekcja z wysoką gorączką. Była sytuacja, kiedy właśnie przez długi okres czasu byliśmy odwodnieni, gorzej jedliśmy. Czyli to wszystko będzie wpływało właśnie później też na to, co jest w naszej krwi, czyli w jaki sposób też włos będzie odżywiany. I wtedy możemy pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób urozmaicić naszą dietę, ale też właśnie wspomóc się takimi zewnętrznymi sposobami typu wcierki. Różbym powiedziała tak, zawsze szampon dopasowywujemy, bo też nieraz słyszę, czy jakiś szampon, coś, co mogę w tym okresie się po prostu podratować. Szampon zawsze dopasowujemy do typu skóry głowy, bo skóra głowy to jest taka gleba, z którego włosy wyrastają, a też jeżeli chcemy się wspomóc różnego rodzaju wcierkami, to też wcierając różnego rodzaju preparaty w skórę głowy, która jest zanieczyszczona, to jest tak, jakbyśmy sobie folię położyli na głowę i coś wcierali, jaką to może mieć skuteczność. Więc zaczynamy też właśnie od pielęgnacji skóra głowy i dopiero wtedy przechodzimy właśnie do tego typu preparatów. Tak dalej, no jest... Fanką czapek. Dlaczego? Bo czapka chroni nas przed zimnem. A to zimno może obkurczać naczynia krwionośne i właśnie wpływać na to, że nasze włosy mniej będą chciały rosnąć. Także nie jestem przeciwna czapkom. One nas chronią właśnie przed wilgocią, przed zimnem. Może się pojawić problem z martwą strukturą włosów, czyli nosząc czapkę my wpływamy na ich zdrowie, ale możemy sobie pogorszyć stan, jeśli chodzi o kondycję. I osoby wtedy mówią... Ale to są dwie różne rzeczy. Tak. A to jest, właśnie to, co cały czas mówimy. To jest struktura martwa. Ta część, która, że tak powiem, żyje, jest dla naszych oczu niewidoczna. Widoczna. Więc no tutaj musimy sobie wtedy pomyśleć, że czapka chroni, wpływa może na ten wygląd włosów, mamy problem z elektryzowaniem, no ale co jest ważniejsze? No
uroda czy zdrowie, tak? I tutaj musimy po prostu podjąć tą decyzję. Ja jestem za tym, żeby cały czas słuchać się, iść w stronę zdrowia. Tak samo, jeśli mamy problemy właśnie tego, jeszcze zdania jednego nie dodałam, wzmożonego wypadania i też wcześniej chorowaliśmy, przechodziliśmy przez stany niedokrwistości, czy też mamy problemy z tarczycą, to też zaczynamy nie od wcierek, od takich sposobów zewnętrznych, tylko to, co powiedziałam, to się dzieje coś od wewnątrz, czyli badajmy się. Myślę, że to jest taki pierwszy też krok najważniejszy, badania z krwi jak najbardziej. Później, jeśli też nie wiemy, co może się dziać dokładnie, wizyta u specjalisty. I trzecim właśnie etapem to jest to, od czego zaczęliśmy, czyli ogólnie